szkoły wyszło naprawdę dużo młodzieży, dużo ludzi, którzy dziś, część już nie żyje, na pewno to 110 lat, duży okres czasu. Część za granicami kraju, część pracuje w naszej pięknej ojczyźnie, w naszej Polsce. Część zajmuje stanowisko w powiecie, w województwie, uczy w tej chwili, tak słyszałem, że niektórzy nauczyciele są w tej chwili nauczycielami. Chciałbym w imieniu własnym, w imieniu pana całego zarządu złożyć najlepsze gratulacje i życzenia, że udało się nam państwu uczyć w takiej pięknej szkole, której tradycja sięga 110 lat. Jest to naprawdę wielki sukces, wielkie, wielkie wyzwanie. Widać po wynikach nauki, że wasza szkoła ma bardzo dobre wyniki. Patrząc po dzisiejszym naborze, który nastąpił w 7 oddziałów, widać zaangażowanie nauczycieli. To dziś, szanowni państwo nauczyciele, składam wam najlepsze życzenia i gratulacje za wasze wyniki, za wasze zaangażowanie, za wasz wkład w pracę. Bo ja zawsze mówię, nauczyciel to nie zawód, nauczyciel to powołanie. Drodzy uczniowie, jubileusz to historia. To, żeby znać historię, to należy wspominać wszystkie wydarzenia. Jubileusz to dziesięciolecia, to jest historia wielu pokoleń absolwentów, którzy opuścili tą szkołę. Przez swoją drogę, przez swoje postępowanie, umiejscowienie społeczności budują tą historię i wspominają tą szkołę. Mówią o nauczycielach, mówią o rolu nauczycielskim, jak ich przygotowali do dalszego życia. Dlatego ta historia 110-lecia jest to duma dla nas wszystkich, dla rolu nauczycielskiego, dla pana dyrektora i dla uczniów. Chciałbym tutaj w imieniu samorządu województwa złożyć panu dyrektorowi rolu nauczycielskiego najserdeczniejsze życzenia. Gratulacje z okazji tego wspaniałego jubileuszu. Nie, to jest początkowe.